Nieustannie dzisiaj słyszę wezwania do tego, aby głosić radykalną Ewangelię i żyć radykalną Ewangelią. Wielu ludzi używa tego sloganu, ale chyba do końca nie rozumieją, co on tak naprawdę oznacza. Muszę przyznać, że w Nowym Testamencie nie znajdujemy takiego określenia jak radykalna Ewangelia. Ale chyba wszyscy rozumiemy, co na myśli ma człowiek, który takiego pojęcia używa. Nie mam nic przeciwko głoszeniu radykalnej Ewangelii. Powiem więcej. W dzisiejszych czasach całkowitego upadku moralnego, w czasach takiego duchowego relatywizmu, w czasach upadku intelektualizmu, głoszenie radykalnej Ewangelii jest koniecznością, jest autentyczną potrzebą. Ale czy tylko te czasy wymagają takiej Ewangelii? Czy 2000 lat temu, kiedy Ewangelia zaczęła się roznosić po całym ówczesnym Cesarstwie Rzymskim, czy wtedy ona nie musiała być radykalna? Zwróćmy uwagę na list do Galacjan, rozdział 2, werset 20. Apostoł Paweł powiada: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jeśli przyjrzymy się temu fragmentowi Bożego Słowa, to chcę jasno powiedzieć, że dla mnie osobiście to jest radykalna Ewangelia. Bo to jest Ewangelia o tym, że musisz umrzeć. Musisz umrzeć. Nie ma nic bardziej radykalnego. Musisz umrzeć. I teraz pytanie do tych wszystkich, którzy używają tego pojęcia radykalna Ewangelia, którzy chwalą się swoim radykalizmem, którzy krzyczą o radykalizmie, którzy nieustannie wszystkich wokół pouczają, twierdząc, że trzeba żyć radykalnym życiem dzisiaj. Ja mam pytanie do was wszystkich, kochani, moi bracia, bo chyba jesteście moimi braćmi. Czy umarliście dla Chrystusa? Czy żyjecie swoim życiem? Powiem wam, przyjaciele, że łatwo jest pohukiwać na ludzi. Łatwo jest pokazywać palcem na innych. Łatwo jest korygować błędy innych ludzi. Łatwo jest mówić im o tym, że zachowują się niewłaściwie. To naprawdę nie jest problem, dlatego że każdy z nas popełnia błędy. Jeśli ktoś chciałby za wszelką cenę komuś te błędy wykazywać, to miałby naprawdę sporo zajęcia. Ale czy to jest radykalne głoszenie Ewangelii? Co to ma wspólnego z radykalizmem? Apostoł Paweł, który niewątpliwie głosił radykalną Ewangelię i nie tylko ten fragment, który czytaliśmy z listu Galacjan 2:20 o tym mówi, ale naprawdę wiele, wiele innych fragmentów Bożego Słowa. Tenże apostoł Paweł nie tylko radykalnie głosił, ale radykalnie żył. Właśnie na tym polega cała tajemnica głoszenia radykalnej Ewangelii, że ludzie, którzy tą Ewangelię chcą głosić, wcale tak nie chcą żyć. Posłuchajcie, co apostoł Paweł napisał. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 21 wersetu. Ku własnej hańbie to mówię, że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przypływie głupoty i ja jestem śmiały. Hebrajczykami są ja także, Izraelitami są ja także, potomkami Abrahama są ja także, sługami Chrystusa są. Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja.
Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarem byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Kochani radykałowie, posłuchajcie tego krótkiego poselstwa. Jeżeli chcemy głosić radykalną Ewangelię, to pierwsza rzecz, która nas dotyczy, nas radykalnych kaznodziejów, sami zacznijmy żyć radykalnie. Bo jeśli tak nie żyjemy, to zapomnijmy o tym, że ktokolwiek będzie nas słuchał. Co to za radykalni kaznodzieje, którzy zjeżdżają się gdzieś na konferencję i nie będą spali pokątnie, tylko muszą mieć hotel 4-5-gwiazdkowy. Co to za kaznodzieje, radykalni kaznodzieje, którzy szukają odnowy Kościoła, a nie potrafią zjeść frytek, nie potrafią zjeść prostego posiłku, ale muszą mieć najlepsze jedzenie. Co to za radykalni kaznodzieje, którzy nie wyjdą za kazalnicę, jeżeli ktoś im nie wyłoży wcześniej 1000 czy 1500 zł? Ja nie mówię o czymś, co sam wymyślam. Mówię o tym, co jest faktem. Co to za radykalny kaznodzieja, który proponuje, żeby zjeść z nim obiad, ale trzeba za to zapłacić 1000 zł? Co to za radykalny kaznodzieja, który przyjeżdża na miejsce tylko luksusowym samochodem? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A co to za radykalny kaznodzieja, który mówi o miłości, a nie potrafi prawdziwie kochać tych, którzy są w jego kościele? Co to za radykalny kaznodzieja, który mówi, że trzeba pomagać ludziom biednym, że trzeba wspierać cierpiących i chorych? Ja pytam się, a ile razy byłeś wśród tych biednych? Ile razy spędziłeś z nimi czas na chodniku, na dworcu kolejowym? Ile razy byłeś u chorych ludzi, u swoich własnych zborowników? Ile się z nimi razy modliłeś? Ile z nimi razy płakałeś? Co to za radykalny kaznodzieja, który każdemu wokół potrafi wytknąć jego błędy? Prawdziwie radykalny kaznodzieja to jest ktoś, kto staje przed lustrem i mówi: ty nie możesz tak dalej żyć. Ty nie możesz nadal być grzesznikiem. Tobie nie wolno postępować tak, jak postępowałeś do tej pory. Chcesz być radykalnym kaznodzieją? To zacznij od siebie. To ty bądź tym, który radykalnie zmienia swoje życie. Dla siebie i do siebie głoś radykalną Ewangelię. Ale kiedy idziesz między ludzi, to głosim Ewangelię miłości. Głosim Ewangelię przebaczenia. Głosim Ewangelię łaski. Głosim Ewangelię cierpliwości. Nie zamiataj grzechu pod dywan, bo nie o tym mówię. Ale podnoś tych ludzi, a kiedy wstaną, to naucz ich chodzić. Tak, aby mogli chodzić w Chrystusie. Aby Chrystus mógł ich uczyć. Aby Chrystus mógł być z nimi każdego dnia. Chrystus zabrał swoich uczniów i udał się do ogrodu Getsemane. Wziął ze sobą 3, których w jakiś sposób wyróżniał ciągle. Piotr, Jan i Jakub. Odeszli na osobne miejsce
I Chrystus mówi, proszę, módlcie się teraz razem ze mną. Odszedł i modlił się. Kiedy wrócił, oni spali. Co to za radykalne kaznodziejstwo? Co to za radykalna Ewangelia, która mówi, módlcie się, ale sam się nie modlisz. Nie spędzasz godzin na modlitwie, ale oczekujesz, że inni będą spędzali te godziny na modlitwie. Do czego wzywasz? Przecież nie wiesz, co to znaczy. Słyszę czasami takich kaznodziei, którzy mówią, poddaj swoje życie Bogu, wszystko od tej pory będzie cudowne i piękne. Guzik prawda. Tak to się nie dzieje. Ile czasu spędzałem z ludźmi, którzy wychodzili z alkoholu? Czasami walczyli jak lwy, żeby nie sięgnąć po kolejny kieliszek. Czasami, tak, to prawda, czasami, kiedy przyjeżdżałem, to mnie wyrzucali za próg. Ale po jakimś czasie dziękowali za to, że byłem. Tak, są też tacy ludzie, widziałem takich na własne oczy, którzy w jednym momencie pozostawiali za sobą alkohol. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje w jednym czy drugim przypadku, ale wiem, że radykalne kaznodziejstwo polega na tym, że ty do każdego z tych ludzi przychodzisz indywidualnie, tak jak Chrystus przychodzi. I z nimi jesteś, rozmawiasz z nimi. Po prostu okazujesz im miłość, czasami cierpliwość, czasami dobroć. A czasami po prostu jesteś, nie odzywasz się nawet, bo wystarcza tylko twoja obecność. Co to za radykalne kaznodziejstwo, które potrafi wytykać ciągle innym błędy? Możesz wytykać katolikom, że są tacy czy owacy. I co ci to da? Nic to nie zmieni w ich życiu. Ale pokaż swoim życiem, jak bardzo Bóg zmienił twoje życie. Zachęć ich do tego, mówiąc, też kiedyś miałem podobne problemy. Rozumiem was, kocham was w tym, czym jesteście. Ale nie będę was krytykował. Nie będę okazywał wam nienawiści, tej radykalnej nienawiści, która właściwie do czego ma prowadzić? Do niczego. Ja nie namawiam w tej chwili nikogo do tego, żeby wszystkie mury przekroczyć, żeby zjednoczyć się, żeby nie patrzeć, kto się do czego modli. W ogóle nie o tym rozmawiam. Ktoś, kto tak myśli, nie rozumie, czym jest radykalna Ewangelia. Jeżeli umrzesz dla Chrystusa, to znaczy, że umrzesz dla swojego starego życia. To jest radykalne. A kiedy umrzesz dla swojego starego życia, zaczynasz żyć Bożym życiem, zaczynasz myśleć Bożymi myślami, zaczynasz patrzeć Bożymi oczami i zaczynasz być pełen miłosierdzia dla ludzi. Zaczynasz płakać nad ludźmi. Nie krzyczysz po nich, nie depczesz po nich, ale płaczesz nad nimi. Tak, to są często bardzo źli ludzie, to prawda. To są często buntownicy. To są często ludzie, którzy czynią naprawdę straszne rzeczy. I cóż z tego, że im powiesz, idziecie do piekła? Zanim im to powiesz, to powiedz im radykalnie, człowieku, opamiętaj się, ponieważ Bóg ma dla ciebie zupełnie inny rodzaj życia, o który nie masz pojęcia. Życia, które może naprawdę zaprowadzić cię tam, gdzie nawet nie śniło ci się, że mógłbyś kiedykolwiek się znaleźć. Tak, będą tacy ludzie, którzy wyśmieją cię, pobiją być może, wyrzucą za próg drzwi. Będą tacy ludzie, którzy wreszcie ci powiedzą, daj mi spokój. To wtedy możesz powiedzieć, tak, strzepuję pył, proch ze swoich butów i więcej tu nie przyjdę, ale pamiętaj, że sam zdecydowałeś o swoim potępieniu. Tak, może taki czas przyjść i czasami przychodzi taki czas i nie wolno o tym zapominać. Ale zanim to się zdarzy, to używaj
radykalizmu w stosunku do siebie i bądź radykalny dla siebie, ale pełen miłości i cierpliwości dla innych ludzi. Bądź po prostu dobry dla ludzi, tak jak Bóg jest dobry dla ludzi. Kochaj ludzi, radykalnie ich kochaj. Czy wiesz, że największe z przykazań jest największym, najbardziej radykalnym przykazaniem, jakie można sobie wyobrazić? Agapi, bowiem ta miłość, która każe pokochać Boga i ludzi, mówi o całkowitym wyrzeczeniu siebie samego. Nie ma nic bardziej radykalnego. Kiedy człowiek cię prosi o buty, nie szukaj w szafie tych, które się już dawno rozpadły i których i tak nigdy nie ubierzesz więcej. Ale daj mu buty, których używasz. Bo przecież na tym polega miłość. Jeżeli ktoś cię prosi o jedzenie, to nie kupuj mu jakiegoś chleba, którego byś nie wziął do ust. Nie kupuj mu jakiejś kiełbasy za kilka złotych, której nigdy byś nie zjadł. Ale kup coś, co sam byś zjadł, ze smakiem. Wtedy jesteś radykalny w swojej miłości. Jeżeli masz do czynienia z bratem czy siostrą, którzy są po prostu ubodzy, to nie opowiadaj im o tym, jak bardzo ich kochasz. Ale zacznij organizować im pomoc. Daj tyle, ile możesz dać. A nie chodź najpierw po ludziach, żeby dali, a później ty w triumfie im to zaniesiesz i powiesz, proszę. I sam odbierzesz chwałę dla siebie. To będzie twoja klęska. Ty daj, ile tylko możesz. A jeśli bracia i siostry dołożą, chwała Bogu za to. Radykalizm jest wskazany. Radykalna Ewangelia jest oczekiwana. Ale drodzy bracia i siostry, ten radykalizm niech jest skierowany przede wszystkim do nas samych. To my przede wszystkim mamy żyć radykalnym życiem. A wtedy będziemy zdumieni, widząc, jak ludzie bardzo chętnie zaczynają nas naśladować. Amen.